Kiedy ja dowiedziałem się w 2000 roku, że wejście do Gerona zasznurowali sznurami. Aha. Potem wydałem płytę. W czasie zaprosili mnie do Gerona. Aha. Powiedzieć nim, dlaczego sobie taki zaszczyt spotkał, ale tak zaprosili. Potem mnie posadzili na taki fotel, co Wojtyła tu siadywał, papież. Tak. Też nie wiedziałem, czemu na ten fotel mnie posadzili, ale on nie ma innych wolnych miejsc. No tak, bo już zajęte przez tak. Franciszka już. Tak, i proszę Ciebie, ja wpadłem na genialny pomysł. Właśnie miałem taką medytację, zadumę. I mnie się takie coś pokazało, że tu, w tym miejscu jest bardzo ważny jakiś fragment tego Bawelu, tego wzgórza, naznaczony tą tablicą. Ta tablica tu jest nieprzypadkowa. Ta tu w kamienna wmurowana. Ja na tej płycie Czakram Wawelski, co nagrałem 22 lata temu, tak. Powiedziałem, że stąd się rozpoczyna nowy szlak mocy, energii na Wawelu. Tu się rozpoczyna i się idzie. To się dzieje. A, czyli zaczynamy stąd. I patrz, co się dzieje. Aha. Na pewno słyszałeś, co to są runy, takie kamyczki. Tak. I pewna osoba, która się zajmowała tymi runami, powiedziała, żebym sobie wyciągnął runę. Bo miałaś pełną. Te kamyczki, taki kamyczek. Ja sobie wyciągłem. Aha. I ona powiedziała mi za pół godziny, mój słuchaj, ty wyciągłeś sobie runę, która jest runą Wawelu. A to było w 2020 roku. 2000 roku. No i wyobraź sobie. Aha. Ja tak sobie mówię, no to co? To potem się zaczęła ta sprawa z zasznurowaną tutaj to wejście do Gereona. Ja któregoś dnia taki piękny artykuł napisali o mnie w tym na Śląsku. Aha. No i ja tutaj wziąłem ten kamyk runiczny, tą runę i ja powiedziałem, ja ją tu położę. To był taki kamyczek, taki malutki, jakby pół pudełka zapałek. Aha. Ja ten kamyczek położyłem, proszę Ciebie, dokładnie tam u góry, w tym miejscu. Tu. Tu położyłem tam. Aha. I powiedziałem do tej kobiety, która tu mieszka, przychodź tu przez miesiąc. I jeżeli ten kamyczek tam będzie, ale będzie go widać stamtąd, bo tu go nie widać, jest tak malutki. Tak, tak. Jeżeli on tam będzie, minimum 10 dni, to się coś ważnego wydarzy w temacie tej całej sprawy, co tu robimy. I ona przychodziła codziennie, stawała tutaj, ten kamyczek był. Aha. I po widziała go. I po 12 dniach przyszła, w 13 dniu, patrzę, kamyczka nie ma. Aha. Ale było te 10 dni minimum. I potem ja przyjechałem za dwa dni, bo akurat tu daleko, w Katowicach mieszkałem. Tak. Ja się patrzę, a tutaj na murze są na tej wysokości mniej więcej dwie psie łapy psa burzego. Jakby pies stawał na nogach, na łapach i coś tu pasowało. Aha. Nie wiem, skąd pies. I zniknął ten runiczny kamień. Powiedziałem sobie, zniknął, no bo może ktoś zauważył, jak tam poza babą. A według wszelkich legend i przekazów, tą płytę ufundowała królowa Bona. Bo to jest znak Bona. Tak, i ufundowano dla Bony, czy ona ufundowała. A to nie jest wąż, tylko według wiedzy, to jest wąż zjadający swój ogon. Czyli odnawialność, metamorfoza. I ja tu, wiesz, tak zacząłem medytować i mi się wyświetliło światło w tej medytacji, w tej wizji. Że tu się spotkaliśmy, tu jest cały nowy trakt mocy na Wawelu i prowadzi do Gerona, potem tam gdzieś dalej. Geron był połączony przed wiekami z katedrą wawelską, z kaplicą Batorego. I przez tą kaplicę pod w katedrze, pod ten miejsce, gdzie jest tam modliła się ta królowa Jadwiga, tam ten czarny Jezus, a potem nazwą Zygmunta. I taki trak mocy wymyśliłem. I stamtąd się wychodzi i się idzie już na skraj Wawelu, gdzie widać Wisły i to gdzieś taki przekaz jest właśnie. Tak, taka jakby intencja dla świata, dla Polski, dla świata, Europy i tak dalej. Ale to taka ścieżka się zrobiła, tak? Mówisz, tak, że tam... tak, bo tutaj, gdzie jest ta roślinność, to tam jest ta wesoła Wawel zaginiony.
Aha. Tak stara jest tam taka rotunda jak Gereon. A Gereon w ogóle powstał 1000 lat temu, zanim na Wawelskim Wzgórzu była katedra i zanim był zamek. Mhm. A ja mam w herbie swoim nadanym. Jestem herbą świętego Gereona. Tak. W moim herbie szlacheckim. Jest. Tak mi nadali. Nie wiem, czy tak nadali, bo to tak jakoś nadali. Ale ja się tym nie przyjmuję, bo to jest takie sobie towarzyskie, prestiżowe. To no chciałem powiedzieć właśnie. Bo... ten sposób. Jako ciekawostka. No i tutaj często sobie przechodzę, powiem wam, staję. I patrzę, może ten kamień może wróci. On nie musi wrócić, on poszedł w dobre miejsce. Tak, no może ktoś go potrzebował. Ale jest symbolika. Ja wyjmuję parę godzin wcześniej u znajomej kamień runiczny. Ona mówi, to jest runa Wawelu. Aha. Ja dziś mam zdjęcie, mam na kartce napisane w domu to wszystko, jak ta runa wyglądała. Runa Cis. To jest takie. Co ja mam wspólnego z energią Wawelu? Tak. Może mam, bo skoro to... Może ona ma z tobą. Wszyscy mamy. Ta energia ma ze mną coś. Tak, może ona ma z tobą. No i mnie tutaj, ja nie wiem, czy oni mnie lubią, ale mnie tutaj wolno wiele rzeczy. Ja jeszcze przychodzę, zrobiłem tutaj z grupą towarzystwa 1,5 roku temu. Aha. Jeszcze był Gerał zamknięty. Na całym dziedzińcu, na całych 50 osób. Był taki się duchowy do nas przyszedł, taki biskup ekumeniczny. Ja go wstawiłem tam na środek i on robił intencje na cały tutaj dziedziniec. Powiadomiłem tych ze straży, że my tu nie mamy żadnych złej intencji. My robimy taki sakralny element, potrwa parę minut. No normalnie. Proszę bardzo, tylko żeby nie przesadzać. No i popatrzyli, popilnowali mi pierdolę. No i tak założyłem to towarzystwo. I powiem wam, że założyłem towarzystwo w lipcu 2017 roku. Mm-hmm. Poszła pomysł i założyłem go, wiecie kiedy? Mm. Zaczęło się towarzystwo dnia 17 września 2017 roku. Mm-hmm. A 17 to jest moja data urodzenia, 17 lipca 1977. Bo ja 17-7. Się urodziłem, to jest napisane w Starym Testamencie i w Torze. I w Starym Testamencie. Znaczy nie, że ja się urodziłem. Ta data. Wiecie, to jest ogólnie 17 lipca. Jak ty weźmiesz pierwszą Mojżeszową, to przeczytasz, to tam pisze, że Arka Przymierza, znaczy Przymierza, przepraszam, Arka Noego zatrzymała się na górze Ararat, no tam, tam skończyła swoją drogę, 17 dnia miesiąca 7. Jak ja to zobaczyłem w Biblii, bardzo mi się podoba, że to jest data mojego urodzenia. Ale to jest też data śmierci królowej Jadwigi. A, no to rzeczywiście zbieg. Zbieg okoliczności, tak. Bo przecież wszystko jest jak? Przypadkiem. Okej, to trzeba wziąć torbę. No tak, to, tylko że tam wtedy, proszę ciebie, był inny rok, tam na przykład Syria. Na pewno, bo to jest... Syria teraz obchodzi 1 kwietnia. Kalendarz Julia. Obchodzi kalendarz. Inny. Kalendarz 7677 rok. Syria. Ale tak się składa, że mówimy o tym datowaniu. Przypadkowe takie daty. Tak, tak. A ja wam powiem inną jeszcze rzecz. Kiedy ja poznałem moją kobietę, tą czarną Kasię. Tak. To ona mi mówi do mnie, bo ja mówię, ty gdzie ty mieszkasz? Jaki adres? Ona, jaki numer? Ale nie, to inaczej. Ona mi się pyta datę urodzenia. Aha. No ja mówię 17.7. Ona się na mnie mówi, ty nie żartujesz? Ja myślałem, że ona mówi o tej Arce, że tam... A to nie wyglądasz? Ale co, o co ci chodzi? Ja mieszkam. Ulica Popiełuszki 7, a mieszkanie 17. Aha. A to ty mieszkasz z datą mojego urodzenia, to znaczy, że ja mam tam się dzisiaj przybyć, to mam się w tobie zakochać. Prędzej trafię tam. On się zakochał. Prędzej tam trafiłeś, nie? I tam mieszka. No, ale gdzie, w Krakowie? Nie, w Olsztynie. W Olsztynie. A w ogóle jestem z Katowic, więc tak. A tam mieszkam od 5 lat, powietrze czyste, piękne, spokojne, tylko że tam zimą nie ma co robić. Tak. Właśnie. Ale jest powietrze inne, jest inna energia. Także wiesz, mieszkam na wczasach, jak ja to mówię. No tam w Olsztynie, tam mieszka nasza koleżanka, pani mecenas Ewa Żełuska. Tak. I ona ma chyba 5 psów. Wiesz? Tak, ja jestem lepsza, 5 psów. Bo mam 6. A ty masz 6, tak. A ty, ty masz koty jeszcze. Ewa Żełuska, tak, ona się udziela mocno tam, tak, wiesz. Tak. Ma swój kanał. Czy to jest ta, co napisała ten tekst?
Oko Żeuskiej. Jest taki kanał. Jest taki kanał. Tak, i ona udzielała się u tego. To znaczy zrobiła kilka wywiadów ze mną tam i tak, mi się mocno przyjaźnimi. Bo to jest kochana kobieta, naprawdę. Niesamowita. I prowadziła pierwsze wywiady chyba tam z Ponetą. Aha. Z Ponetą, w kanale Ponety tam gdzieś. A potem jej wydzielił tam jakąś część tego kanału i ten. Ale ona jest taka otwarta dziewczyna, że naprawdę nie ma. Ona tam była w tej Konfederacji na przykład, aha, nie? A potem jak Bosak czy tam Winnicki zaczęli, wiesz, tam opowiadać te swoje, tak, a Bosak powiedział, że trzeba utrzymać kontakty z Izraelem i tak dalej, no to tamtego, to ona zaczęła krytykować. No to ją chcieli do sądu koleżeńskiego, ona mówi, ja pieprzę. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście, nie ma sprawy. Tak. I ona mówi, ja dziękuję po prostu i tak dalej. Sama odeszła i ten. A była postacią taką znaczącą, tak, w Olsztynie. Tak. I jeszcze w dalszym ciągu w Olsztynie jest. Lat temu. 7, 6. Pozdrawiamy Ewuniu. Pozdrawiamy cię, kochanie. Mną się zainteresował, nie wiem, czy na pewno znasz takiego pana. On już nie żyje. Tak. Aaron Israel Pass. No to przecież myśmy dyskutowali trochę na jego temat. I on koniecznie chciał tam jakiś tajem. Aaron, to nie te czasy. No. Tak. No spokojnie, no aż w końcu Aaron zmarł w tamtym roku. Tak. Odszedł. No ale on się po prostu już tak, powiedzmy sobie, zmęczył życiem. Tak. No Aaron był taką postacią, która ten, ja go znałem, jak się nazywał, Krzysztof Pazik. Pazik, on się nazywał Krzysztof Pazik. Krzysztof Pazik. Właśnie po tym przemieniu. I wtedy go poznałem, ja nie wiedziałem, jakiego pochodzenia, co ja on ma. No, tak, proszę bardzo. No i zaraz będziemy kontynuować na temat tego Aarona Izraela Paza. Aaron Israel Paz się nazywa. A nazywał się Krzysztof Pazik. Ja go poznałem, jak on się nazywał, Krzysztof Pazik. I tam jakieś interesy tam mieliśmy zrobić razem. Puścił mnie w Malini z taką firmą IWA. Firma z Bielsko-Białej. I ta firma, proszę ja ciebie, no była taka fikcyjna, tak jak ten bank technologiczny. I zaraz poczekamy na ten, to mu tam. Idziemy coś zjeść, to ty mi palisz. Tak, bo on tam chce nas gdzieś tam razem z nami. Tak? I mamy coś, czy nam robimy inne plany. Jakieś plany? No, ja muszę go gdzieś zaprowadzić, żeby coś zjadł, bo mi palisz. No tak, właśnie chciałam powiedzieć, że chciałam zaproponować. No. Tylko, że pytanie jest, gdzie możemy pójść, żebyś ty się czuł bezpiecznie? A on się wszędzie ze mną? A ja tam zaczynam. Zem? Bo tu jest kilka fajnych miejsc. No, idziemy. Dobrze. Ja ci powiem, gdzie można zjeść taniej. No. Po jubilatu. I dobrze. Plisacka, czy jak? I jest, tam są browary. Mhm. Tam można zjeść dużo i tanio. Ja jestem co prawda po obiedzie, ale chętnie coś przygryzę. No. Natomiast ja często jestem gościem na Kazimierzu, tam w Żydku, tak. U Polakowskiego. Polakowski. To jest blisko stąd. Aha. Tylko, że się zamknął tutaj. No, ale on się zamknął, no bo tak musi być. No tak. I tam ja często jem. Może go zamknęli. Jeszcze nie. No, daje radę. No, także nie wiem, gdzie chcecie. No to chodźmy tam do najbliższej jakiejś tam tego. Ja ci opowiadałem o tym Aaronie, nie? Ja go poznałem, jak się nazywał, Krzysztof Pazik. I wtedy, i nagle ktoś dzwoni do mnie w pewnym momencie. Nabil, gratuluję. Ja mówię, co gratulujesz? A że jesteś dyrektorem banku. Jakiego banku? Dyrektorem banku? Nie, ja to jest zmyłka. Figurowałem jako dyrektor banku. Ja też jestem dyrektorem tego banku. Wszyscy są. Technologiczny. Pierwszy technologiczny bank. Rada gubernatorów, to się nazywa. A ja nie wiem, ale w każdym bądź razie bez porozumienia ze mną, bez niczego. On miał. Dostałeś papier na pewno przez internet. Tak. I ja dzwonię. Ja wszedłem rzeczywiście do tego banku. Patrzę na Wilma Lazi. Dyrektor.
generalni banku, pierwszego banku technologicznego i tak dalej. I oczywiście dzwoniłem tam i tam złożyłem ten apelację, że tak powiem, od tej decyzji i tak dalej. Ale on nie odbierał telefonu wtedy w ogóle. On się mianował, nie mogłeś się odmianować. Tak, nie odmianowałem się, bo złożyłem odpowiednie pisma, że tam ja nic nie ten. On skorzystał z tego, że miał taką firmę IWA. IWA, tak jest. Tak, Bielsko-Białej. Czeki. I on tam chciał mnie na prezesa. Ja mówię, nie, gdzie ja tam tego? A był taki mój kolega wojskowy, były wojskowy, powiedział, dobra, ja będę prezesem, ale żebyś ty był wiceprezesem. Tak. Ja mówię, no dobra. No i ta IWA tam niby istniała na papierze, zostaliśmy zgłoszeni, ja mu podpisałem, że tam go i widocznie wykorzystał te papiery na tak ten. Jest, to wyjątkowej On tworzył dokumenty z chwili na chwilę. Tak. Wysyłał SMS-em gdzieś tam, na maile, wiesz. Tak. On jest ze służby. Ja nie dlatego Mossad na pewno, albo inne gier. Miał schizofrenię, leczenie psychiatryczne. No, możliwe. Dlaczego jak poznaliśmy się, jak pamiętasz... Nie mu traktowany poważnie. Tak, mówię, jak poznaliśmy się, jak pamiętasz, to ja od razu wspomniałem i tam miałem takie uwagi do to jest trwany śmieć. Usiłł sobie papiery, żeby nie daj Boże. Jakie układy was. Na dół, tam jest jedzenie. I tutaj na dół też jest jedzenie. No gdzie... dobrze. A jak się nazywają? No to są, to jest ta knajpa, te browary. Tam jest pyszne jedzenie. No to idziemy. No to więc ja myślę, ja mam po towarzyszy. Czy tam, czy tu? No. Miej na uwadze te biznesy. Dobrze. Idziemy dobrze. Sądzę, że mam tam ciekawe układy finansowe. Ja patrzę, sądzę, nie? Tędy będzie bliżej. No to chodźmy tam tędy. Czekaj, lecimy tu. Tam balon. Jest. O, znowu nas obsypują. Tak. Z nieba wysokiego. Nie przeszkadza ci mój kciący, radosny, wiesz. Nie. Na moje serce. Ktoś myśli tak jak. Słuchajcie, no to już mamy historię, część historii tego na Wawelu. Nie ustaje w szarpaniu dziecka. Przez naszego przyjaciela Nikodymowicza. Ale to jest droga. Poza tym tutaj nie ma jedzenia, tu mają raczej ciastka. Drogo? Nie, no ale tam gdzie jest dobrze, tam gdzie dają dobrze. Idziemy. No to tam wszystko gdzie dobrze, wiesz, wszystko jest względnie. Tak. No tu na Wawelu to na pewno jest jakaś konkretna jakaś ta. Ja tam podjadę. Ja potem muszę tam zostać, bo ja mam jeszcze trochę czasu, bo ostatni mam 25-20, to dojadę. Tak, żebym chciał towarzyszyć. A mi słuchaj, no porozmawiamy na ten temat, bo teraz nagrywam, ale no sprawi potrzeb dla tamtego rejonu, proszę ciebie, jakie mi mamy możliwości. O tym mówię. Fotowoltaika na przykład tam, na tym, jak masz kogoś tam, to może inwestować tam, to on dostaje w Syrii na przykład. No to trzeba kasy na to. Ja no to mam instalatorów, którzy by polecieli, ale nam kasy trzeba. Jak masz inwestora, który tam odzyska, to w ciągu 4-5 lat, a będzie miał kontrakt na 15 lat. Nie na mam inwestora. Rządowy. Wiesz, przy naszej skali biznesu, jakbyś ty to zarobił, to byś był, który trzyma za mordę cały ten biznes. O, szybko, bo tu robią zdjęcia. Ja mogę też zrobić? Wiesz, i byłbyś tym, który trzyma tylko, bo wiesz, inwestor potem sprzedadzą koszerny. Dobrze, to porozmawiamy. Wiesz, porozmawiamy, jak to jest, nie? Tak. Nie, filmuje? Tak, cały czas. To wytniesz. Cały czas. Nie, ja nie będę wycinał tam, wiesz, to nie ma co wycinać, wiesz. Wycinać to może co innego. Kwiaty na przykład czasami, żeby dać. Ale jeszcze nie, coś tam. To, o czym mówimy, żeby zarobić, a poruszamy się jak sam wiesz, jaki. Tak. Zrobię sobie zdjęcie w tym tutaj. O. Te kwiatuszki. Kwiaty. O. Tu mamy cały. O. No jeszcze bądźcie, jeszcze trochę ze mną, bo
Pogoda jest ładna, cieplutko. I tam idzie mi podobno gdzieś tam na dół, tak? I zanim ja pokładałem Muszczycę... No tu jest pizzernia, kawiarnia jakaś. To mi odwróć paznokieć. O, tu jest brama. A miałem załatwiony w tym drzek już plan paznokcia, żeby ich założyli. Bardzo drogi paznokcia. Jak bez paznokcia będę chodził na dół. No nie, ja muszę być w całości. No i proszę ciebie, i nagle mi ten paznokieć na sobie. Ten całość, ta mi się cofnęła. No i tutaj mamy część Krakowa z Wawelu. Pięknie. Pięknie. Historia to jest. Patrzcie, kochani, nacieszcie oczy tym pięknym widokiem na jedno z najstarszych miast polskich, na stolicę, byłą stolicę Polski, pierwszą chyba stolicę Polski, już nie wiem. Tu jest jakaś brama też na Wawel, jakaś z drugiej strony. O. No jednak będziemy przez tą bramę przechodzić, tak nie? To jest ta część, kolejna część. Hashimoto, cukrzycę, prawy kręgosłupowy. Ja ci mogę dać ulotkę, bo mam. No to mi obchodzi, że ty nie znasz. Tego nie znasz. To jest nasz inny, jak to też na mnie. No to dlatego musisz to przeczytać sobie spokojnie w domu i zobaczyć prezentację. Jeżeli mi zostawisz telefon. Przecież Nabil ma na swoim WhatsAppie ode mnie przesłany film na ten temat. No. Ja ci przyślę. Dobra. Także spokojnie. No. Jesteśmy? To co, idziemy na dół, tak? Jeszcze tam, na dół. Czyli tamtędy. Jeszcze. Szkoła miejska, tak kiedyś się szkoły nazywały. Szkoła właśnie, miejska. Tak? To widać, jak nie ma liści. Aha. Dzień dobry. Że ziemia jest płaska. Więcej. Tam prosto? Na dół, tak. Tak? Są schody jeszcze, no. Ładnie to wyremontowali te mury, wyczyścili, odświeżyli, wyglądają jak nowe. No tak.
Ładnie. Najważniejsze, że ta prawidłowa flaga tam jest. Tak, ta prawidłowa na górze, wisi. Tak, prawidłowa wisi. Bo to już były takie zapędy, że zaczął nam tutaj obradować Kneset. Na budynku Sejmu, tam ten drugi Sejm, to znaczy drugi budynek, tam gdzie odbywają się te komisje i tak dalej, w dalszym ciągu jest na całej ścianie flaga żółto-niebieska. Słuchaj, no niesamowite. Nie mam pojęcia. A jak wisiała przez jakiś czas na budynku no Sejmu... Bram robił tu aferę przecież. Tak. No, myśmy zrobili aferę wszyscy wtedy i ten. Słuchaj, popatrz, zakładam, że jesteś premierem. Tak. Ktoś jest prezydentem. Ale polski. Polski. Tak? Czy Polino? Polski. Polski, dobrze. Wstajesz rano, wychodzisz do pracy, na telefonie masz dyrektywę. Tak. Polecenie. Aha. O tej godzinie przyjdzie, człowiek przyniesie dokumenty. Tak. Ty przychodzisz do gabinetu, jest ta godzina, wchodzi człowiek dokumenty, wcześniej dzwoni, tam wszystko to, co ty masz decydować, jakie ty masz rzeczy uruchomić, co masz przyjąć. Instrukcje, tak. Instrukcje. No. I to samo dostaje premier, tak. Marszałek, prezydent. Tak. No tak. Ty nie możesz powiedzieć nie, bo to zostało dzięki nim prezydentem. Ministrem. Masz władzę. Ktoś to stworzył. Tak, tak. No i co powiesz, nie, to znaczy, nie, ktoś mnie nominował. Nominował cię. No tak, na tej, to znaczy mówi mi tak abstrakcyjnie, tak. Wiesz, bo o to mnie, na pewno ale jest ja, inaczej. Ale ja tam czegoś takiego bym się nie podjął. Oczywiście i to są układy, ten. Albo gdybym nawet był, to ja w ogóle tych układów zniszczę, no jestem gotów. To jak te układy nie wejdzie, mówiłem ci, że zamówiłem szable ze stali damascenskiej, nie? A co tu dzieli policji dzisiaj? No. A bo my jesteśmy chyba. My jesteśmy. Tam jest to jedzenie po lewej stronie, tam gdzie są te światełka. Aha. To tam jest taki, gdzie jest tanio. Mhm. I nie zawsze są miejsca, ale może dzisiaj będą. No zobaczymy. Ja jestem po obiedzie, więc ja tylko coś się tam napiję. Może tu będzie jakaś pikieta, jakiś marsz, jakiś... A bo dzisiaj słuchaj, bo są uroczystości z uwagi na pierwszy dzień wiosny, jakieś happeningi w mieście. Wiesz? Tak? I nawet na pierwszy dzień wiosny policja jest zmobilizowana. Zwarta jest, gotowa. A, zwarta, gotowa. A może tu jest posterunek jakiejś policji tutaj nie, niedaleko? Nie, to zabrał jakieś siły. To nie, coś... no właśnie tam. Który dzisiaj tutaj... jest? Dzisiaj? Nie, 13? Nie, dzisiaj. Który jest dzisiaj? Który jest dzisiaj? 18. 18. Bo siły policyjne duże. No tak, 18. I to 3 dni przed wiosną, bo to 21 chyba tak. Wiosną, nie? No. A, maleńkie. No. Cześć, maleńka. Cześć. O Jezu, kochana. To też się postara. To jest jakaś akcja, to zobacz, tam coś mają jakieś napisy. Dobry. Tam mają napisy. Aha. Tak, ktoś idą, jakiś takich tych. Jakiś będzie happening. Coś tam. A może to są ci z tego, z sukiennic? Nie wiem. Co? Z tego wiecu? Z tymi tablicami i tak dalej. No bo takie podobne tablice no, są. No chodź na drugą stronę. Idziemy zobaczyć, to chyba te same tablice, co były na sukiennicach. Dlatego tyle policji dla... No to, idziemy jeść. Ja już wiem, policja jest do ochrony w tej chwili tak. W takim razie. Nie po to, żeby tam pilnować. Policja tam do ochrony, bo oni tu się tego? Zbierają się. O. Oni tak. Zbierają. No. I zaraz mnie odeśle do Rosji. Nie wiem. Facet. Powie ten. Dzień dobry. My idziemy jeść. Tam. TVP. Coś tam z TVP jest. Słuchajcie. No, policjanci stoją. Oj, dużo się dzieje w tym Krakowie. Nie wiem, co tam jest. Tu widzę TVP jakieś. Znowu, to znaczy, to na pewno już nie TVP wrze.
Uże. Pisma. Tak. Tak jest. Przyszła pora, neka, trzeba czasu bawić dyktatora. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Iza, Agnieszka, Justyna. Tak. No. Przecież ja popieram to hasło, TVP, UŻE i tak dalej. A ta pani mówi, o, przyszedł ten sam tam tego, co. Czyli to są ci sami. Tak. Są ci sami z tego. Ale zobacz, jak się boją, skoro tyle policji musi. Tak. Umarł przez politykę PiS Piotr Szczęsny. A on umarł? A ja nie mam pojęcia, kto to jest. A nie wiem, kto to jest, tak właśnie. Wiesz, kto to jest Piotr Szczęsny? Andrzej, wiesz, kto to jest Piotr Szczęsny? Słyszałem takie nazwisko, ale nie kojarzę. Ja właśnie. No oni tam, wiesz, mówią, że umarł przez telewizję. Tam jakiś, to jakiś... To jest syn tej posłanki? Nie. A możliwe. No już nie mam pojęcia. To policja chroni tych paru, żeby mnie wpierdzieli. No to tak. No nie wiem, czego się boją, no bo... No to oni są nieszczęsni rzeczywiście, ci ludzie. 10 osób stoi z patykami i się tak? Boją, tyle policji. Już mnie wygoniła. Już, o, przyszedł ten, tam, wiesz tam, tego, ja przyszedłem. Ale można się cieszyć, że człowiek jest rozpoznawalny. To musisz wyłączyć ten. Rozpoznawalny. O to? Wyłączyć? Nie. Ja to wszystko wyświetlę, ja to nie mam nic do tego. Ja chciałem tylko moim kolegom, fanom i tak dalej, pokazać ten Kraków, skorzystać z okazji i dlatego ja im przede wszystkim pokazuję tą architekturę. A gdzie idziemy? I ten. No to tu pójdziemy. To są browary. Ale się i zaraz wyłączę, kochani, bo... Nie zrujnujemy się. No ja mówię, no tanio tutaj jest... No. Tu jest średnio cenę. Dobrze, spokojnie. Bardzo no wiecie, fajnie jest tanio. Jest pod jubilatem, stary. A ja stary bar z Połemowskiej, gdzie z moim tatą jeszcze a chodziłam. To teraz ja nie wiem, gdzie to jest. Jubilat ten wysoki. Ale ja nie wiem, jak tam dotrzeć, gdzie iść. A gdzie to jest to? To nie w tą stronę. Ja wiem, to po drugiej stronie nie jest. A gdzie jest ten nasz kolega? Tutaj! A. On tam fotografuje. Robię im zdjęcia. Tu. Tutaj nie musisz biegać. Spokojnie, tak jak ten duży byk. Tak jak ten duży byk. One protestują przeciwko TVP i podburzyłem. I mówię, to jest, bo tam pisze, nie, pis coś tam, mówię, to jest antysemityzm. To jest groźba i wrogość. Tak. Wiesz, co mi powiedziałem? Proszę nas nie obrażać. No i kurwa zaczęło się. Ja się im pytam, to wyście koszerne? I konstatacja. A mówię, co ma pan do nas? Mówię, zmieńcie oprogramowanie, wy Żydzi. Nie, oni mają to zakodowane od setek lat właściwie, tam nie powiem od tysięcy tam. No i konsternacja. No. Żydy przeciwko Żydom. Odwdzięczył się za nas. Ja tak dobra. Mówię. Słuchajcie, no to już tam zanim wejdziemy tutaj, kończymy nadawanie, kochani. Mam nadzieję, że wam Kraków się spodobał i ten do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Na razie, trzymajcie się, buziaki.